Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl i naprawdę gorące pytania. Mieliśmy już z panem rzecznikiem się pożegnać, ale okazało się, że dyskusja po przerwie wybuchła jeszcze większa, więc będziemy ją kontynuować teraz. Naszym gościem nadal pozostaje rzecznik komendanta policji, pan inspektor Mariusz Ciarka. Witam ponownie. Ponownie witam. Rozmawiamy o tym, czy policja wie, co robi, kiedy te protesty coraz bardziej ulegają pewnej eskalacji. A w poprzedniej części programu pokazaliśmy tajne instrukcje na forach protestujących, gdzie są bardzo precyzyjnie opracowane plany, taktyki i strategie na te protesty. To nie jest takie spontaniczne, jak się niektórym uczestnikom może wydawać. Ale, panie rzeczniku, jest pandemia. Nie można się spotykać nawet w grupie powyżej 5 osób, a tymczasem tutaj są setki, czasem tysiące, jeśli chodzi o Warszawę. I mamy do czynienia z takimi oto scenami. Marta Lempart przed domem Jarosława Kaczyńskiego zachęca ludzi, by zbili się w kupę i napierali na policję w dobie pandemii. Zobaczcie państwo sami. Panie rzeczniku, artykuł 141 kodeksu wykroczeń mówi o wulgaryzmach. Nie wolno przeklinać w miejscach publicznych. Artykuł 51 kodeksu wykroczeń o zakłócaniu spoczynku nocnego. W dodatku jeszcze przepisy o pandemii. Szereg przepisów został złamany. Tysiące ludzi na przykład na ulicach Warszawy. Policja stoi, nawet naraża się też, bo Lempart z tą swoją młodzieżą chucha im w twarz. No, czy nie powinniście już na tym etapie tego po prostu rozgonić? Proszę mi wierzyć, że my wiemy, co robimy, jak należy w danym momencie postępować, aby nie eskalować konfliktu, ale też aby wyegzekwować te zachowania zgodne z prawem. Po każdym z takich zgromadzeń te dane statystyczne, do których mam dostęp, wskazują, że tych wniosków o ukaranie jest sporo, bo na przykład po wczorajszych zgromadzeniach to ponad 600 ujawnionych wykroczeń, 23 przestępstwa, ponad 200 osób ukaranych mandatem, ponad 320 skierowanych wniosków o ukaranie do sądu. To w samej Warszawie czy z całej Polski? Tu w całej Polsce, ale głównie te wykroczenia popełniane są w Warszawie, w Polsce. Te nielegalne protesty przebiegły w miarę spokojnie, a więc rzeczywiście policjanci też działają. Ja zdaję sobie sprawę, że są również te strony, które uważają, że powinniśmy być bardziej agresywni, gdzie powinniśmy bardziej stanowczo działać. Natomiast my też musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo też i naszych policjantów. My musimy brać pod uwagę to, jak należy działać, mając na względzie i bezpieczeństwo tych osób po stronie, bo proszę pamiętać, że wśród tych protestujących, chociaż rzucają się na nagraniach w oczy ci najbardziej agresywni, są też ludzie, którzy wyszli tam zmanipulowani. O tym w czasie przerwy między innymi rozmawialiśmy, że wiele osób nie wiedziało, że jak to wygląda, że to wcale nie ma charakteru spontanicznego, że właśnie są takie instrukcje, gdzie ci na czołówce protestu wiedzą, jak mają się poruszać, jak mają się zachować w momencie zatrzymania przez policję, jak mają przed kamerami niektórych mediów specjalnie udawać, że się dzieje zło, że policja jest brutalna. Te osoby będące z boku, tak naprawdę nikomu niewinne, no nie możemy też ich narażać na te niebezpieczeństwa, musimy to wszystko brać pod uwagę. No ale niewiedza nie jest usprawiedliwieniem, panie rzeczniku. Ci ludzie też przeklinają 23, budynki mieszkalne wokoło, a ci przeklinają w dobie pandemii, będąc w forma ścisku. Tego protestu zupełnie jest nieakceptowalna, ale dla to, każdego oni myślącego wszyscy nie człowieka. Powinni dostać mandaty za te wykroczenia. Artykuł 51 kodeksu wykroczeń, artykuł 141 kodeksu. I w tym przypadku 5000 osób po 100 zł mandatu, panie rzeczniku. W tych przypadkach my również te wszystkie osoby spisywaliśmy i te wnioski o ukaranie są kierowane, po czym następnego dnia jest atak na policjantów, że z jakiej racji my w ogóle legitymujemy, z jakiej racji reagujemy. Ja zdaję sobie sprawę, że to że tu chodzi o atak ze strony innych mediów, ale także i niestety polityków. My unikamy jak ognia polityki. Policja w Polsce stara się i jest apolityczna. Dlatego my nie chcemy dawać się wiązać w jakiekolwiek spory jednej czy drugiej strony politycznej, ale niestety próbują nas niektórzy politycy w to wikłać. Dlatego mimo że my robimy to, co do nas należy podczas różnego rodzaju protestów, mimo że później kierujemy wnioski o ukaranie, nie kierując się sympatiami politycznymi, a właśnie biorąc pod uwagę, że łamane było prawo, między innymi naruszone te artykuły, o których pan wspominał, i tak spotykamy się ze strony części polityków z atakami, że z
jakiej racji my w ogóle te osoby legitymujemy, z jakiej racji nakładamy mandaty, podważana jest konstytucyjność tych przepisów, prawo, zasadność i prawość działań policjantów, a to są sytuacje niedopuszczalne. Jak ja mam powiedzieć dzieciom, z którymi się spotykam, że takie wulgaryzmy są czymś w porządku, co słyszymy z ust bardzo często autorytetów naukowych, profesorów czy polityków? Czy ja mam powiedzieć dzieciom, że tak, że takie słowa to są czymś normalnym, możemy używać, ale ten wulgaryzm słowny, mowa nienawiści, to jest nic w porównaniu z atakami fizycznymi i zniszczeniem mienia. To są sytuacje już zupełnie nieakceptowalne w cywilizowanym świecie. Polska jest naprawdę krajem cywilizowanym, gdzie można w sposób spokojny i przede wszystkim zgodny z prawem przedstawiać swoje argumenty, przedstawiać swoje racje i sposób też legalny protestować. Tu w Polsce nikt nie zabronił zgromadzeń. O tym, że nie jest łamana demokracja, o tym, że jest dowolność zgromadzeń, że mamy prawo przedstawiać swoje stanowisko, to już od kilku lat chociażby prezentowane jest w różnego we wszystkich mediach, panie że rzeczniku, są te zgromadzenia, ludzie prezentują swoje stanowisko, ale róbmy to pokojowo i w sposób legalny. No, nam tego pan rzecznik nie musi mówić, ty jednak po tej stronie konserwatywnej, obrońców kościołów, narasta takie napięcie, że musimy się tutaj sami organizować, ale skąd jest taka agresja wobec samych policjantów? Ponieważ ja jako świadek tych protestów, w których wziąłem udział jako obserwator, widziałem, że idą oni zrobić jakąś demolkę. No, Marta Lempart mówiła to expressis verbis przez megafon. Idziemy, no i tutaj wulgarnych słów używała, pod domiar Jarosława Kaczyńskiego, zrobić to i to. I nagle ci protestujący napotykają policję i są wielce zdziwieni, że nie mogą przejść. Albo idą do kościoła zdewastować kościół i tam jest policja i są zdziwieni, że nie mogą wejść. I oni wtedy reagują agresją. Co to jest za mechanizm? Oni są zdziwieni, że nie mogą popełniać przestępstw? Nie mogą rzucać kamieniami i to jest zdziwienie. No, ale usprawiedliwiane jeszcze przez niektóre środowiska. Skąd to się bierze w takim razie? No myślę, że tutaj jest strasznie negatywna rola tych niektórych polityków, którzy nawołują wręcz do takich zachowań. Oczywiście manipulując tłumem, bo nie mogą sobie pozwolić na to, mówiąc wprost, rzucajcie kamieniami, róbcie zadymę, ale pisząc między innymi, spotykamy się na spacerze, będziemy wspólnie spacerować, wszyscy idziemy na dane wspierać, konkretne miejsce, monitoring poselski. Będziemy szli takimi ulicami, no dla każdego, kto logicznie myśli, przecież wiemy dobrze, że to jest nawoływanie właśnie do takich zachowań. Zresztą takiej sytuacji znaleźlibyśmy sporo, przykład chociażby z Katowic, gdzie poseł Lewicy skarżył się, że został wciągnięty do radiowozu. Tam i myślę, że w momencie, kiedy pisał tweeta, w momencie, kiedy zaczął się skarżyć na brutalność policji, nie zdawał sobie sprawy, że to nie będzie słowo przeciwko słowu, ale słowo przeciwko nagraniu, bo nie wiedział o tym, że ta scena została nagrana przez monitoring. Macie nagranie. I w momencie, kiedy on oskarżył, nie zdawał sobie z tego sprawy, oczywiście powiedział, że podszedł spokojnie, delikatnie, pokazał legitymację, powiedział, że jest posłem, po czym my ujawniliśmy nagranie, na którym widać, gdzie podchodzi. Od początku się szarpie, nie ma pokazywania żadnej legitymacji, od początku jest agresywny, popycha policjantów, atakuje jak największy łobuz, moim zdaniem, naruszając powagę i sądu, i mandatu, i parlamentu, i mandatu poselskiego. Następnie, chodzi kiedy... o posła Macieja Kopca, który zrobił taką scenę, że został przez was źle potraktowany, a ma przecież immunitet. Czy w dzisiejszych... A tymczasem jak to wyglądało naprawdę? Na nagraniu, my to nagranie na Twitterze między innymi Śląskiej Policji, czy na Facebooku Śląskiej Policji ujawniliśmy. Podszedł od razu, zachowując się tak jak inny chuligan, czyli uderzając w tarczę, popychając policjantów, szarpiąc rękami. Tutaj no, nagrania się nie da oszukać po prostu. Następnie no, policjanci zareagowali tak, jak z każdym chuliganem powinni zareagować. Bo nie widzieli, że jest posłem, na czole w momencie, kiedy wylegitymował się, czy ujawnił, że jest posłem, no, został zgodnie z przepisami wypuszczony, co też wykorzystał jako zarzucając kłamstwo, że przecież gdybym był niewłaściwie się zachował, to byłbym zatrzymany. Nie, posła się nie zatrzymuje, bo tylko za zgodą Sejmu można go zatrzymać. My musieliśmy go wypuścić. No ale takie zachowania na pewno i nie licują z godnością mandatu poselskiego, nie prezentują dobrze polski Sejm i Senat, a przede wszystkim to są autorytety jakieś lokalne. To są osoby, na które patrzą ich wyborcy, którzy mówią, skoro poseł się tak może zachować, to czemu nie ja? Skoro poseł mówi, że to jest w porządku, no to widocznie to jest w porządku. Ci posłowie więcej przeszkadzają, niż robią dobrego. Pamiętajmy, że wartość nietykalności cielesnej policjanta nie jest wcale mniejsza niż wartość nietykalności cielesnej parlamentarzysty, a czasami posłowie chyba zapominają, bo mamy też sceny, kiedy poseł innego znowu ugrupowania napierał na policjantów, krzycząc, że jest posłem, niejako taranując policjantów, i był zdziwiony, że policjanci nie dali mu przejść przez szwadron czy przez kordon policyjny. Byli posłowie, którzy oczywiście pojawiają się w momencie, kiedy zatrzymujemy chuliganów jako ich obrońcy.
są sytuacje bardzo śmieszne. Czasami ci ludzie nie chcą ich obrony, a oni się na siłę wpychają. Sytuacje takie miały miejsce wczoraj. Tylko jest to też kłopotliwe, bo właściwie pan udowodnił, powołując się na nagrania, które opublikowaliście w mediach społecznościowych, że niektórzy parlamentarzyści wokół tych zamieszek po prostu kłamią, podsycają napięcia, używając nieprawdziwych informacji i odgrywając pewne role w tych protestach. Myślę, że dokładnie... Pan jest funkcjonariuszem państwa polskiego i widzi pan, że inny jakby sługa państwa polskiego działa przeciwko panu. Jak to sytuacja oceniać? Jest skandaliczna, kiedy ktoś pod przykrywką immunitetu żąda pełnej nietykalności samemu, naruszając prawo, bo te osoby bardzo często, które tchórzliwie zakrywają się immunitetem, tak naprawdę gdyby tego immunitetu nie miały, odpowiadałby za popełnione wykroczenia czy inne czyny zabronione. Ostatnie pytanie, panie rzeczniku. Skończą się te protesty? Zapewnicie bezpieczeństwo kościołom, ludziom, tak żeby to się wreszcie zakończyło? Bezpieczeństwo zapewniamy i cały czas będziemy zapewniać, a ja kończąc, no, apeluję do wszystkich organizatorów protestu, aby po prostu nie dawali się w to wciągać, aby zachowali się spokojnie, rozumiejąc rolę policji, której zadaniem głównym, jedynym jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Inspektor Mariusz Siarka, rzecznik prasowy Policji Polskiej, był moimi państwa gościem. Serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, panie rzeczniku. Dziękuję też państwu. Zostańcie państwo z nami. Gorące pytania cały czas przed nami.